Siemaneczko, witajcie z tej strony M. Kurowski, witam was po raz 25, a zarazem ostatnim odcinku z gry Wiedźmin 3 Krew i Wino. W ostatnim odcinku zabiliśmy Detlafa, także jak widzicie w Tucson jest spokój, Siana z Anną Henrietą się pogodziły, także praktycznie miałem dobre zakończenie tego dodatku. Także teraz pomogę Regisowi pozbierać korzenie Mandragory, bo niezły alkoholik z niego. To w takim razie pomogę. To gdzie te rękawice są i ta maska? I właśnie tutaj są. To maska idzie tu. A już jest. I rękawice są tu. Okej. Okay. To idziemy pomóż Regisowi. A może w końcowej fazie destylacji dodam korzeń wielbia? To byłby ciekawy kupacz. Dobra, gdzie są te korzenie? Tu jest jeden, bo widziałem. Okej. Okay. Gdzieś powinien być drugi. Jest tutaj. No i już. Wróci do Regisa. W takim razie już zdejmę tą maskę i to wszystko. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Jeszcze tą maskę zdejmę. Dobra, no wychodź stąd. A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Dobra, tutaj są kroki. Regis! Zobaczymy, co się działo, albo co się dzieje z Regisem. Zaraza, gdzie ty się podziałeś? Co? A dwie bruksy. A czemu ma Regis czerwone te? Nie masz szans, przecież... Dziwię się, że Regis jej od razu nie zabił, jak przecież wampir wyższy ma większą moc niż Bruksa. Cóż, wampirzy kodeks honorowy jest bardzo prosty, wręcz trywialny. Albo jesteś z nimi bezwzględnie w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Nie odpuszczą ci. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie... Obowiązuje jeszcze inna zasada, niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. Dlatego odjeżdżam z Tucson, pewnie na długo. Rozumiem. Wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Wampir z innego świata, ale to samo co człowiek. I muzyczka z podstawki, wiadomo. Niebywały bukiet. Łagodne rozwinięcie i zaskakujący finisz. Nie sądzisz? Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie. Zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce, obok łóżka. Dziękuję. A co to takiego? Drobiazg. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek i poświęcisz je pielęgnacji winorośli? Tak, chyba osiądę się tam na stałe, nie? Zostanę stworzony do zabijania potworów.
Tak naprawdę to jeszcze nie wiem. A, sam jeszcze nie wiem. Może kiedyś skusi mnie żywot poczciwego plantatora. A może, kto wie, będę wolał wiedźmiński szlak i patrzenie nocą w gwiazdy nad traktem w towarzystwie potworów? O, powiało poezją. Co oczywiście przywodzi na myśl Jaskra. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgeforca. Tak, choć akurat epizodu z Wilgeforcem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgeforcem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Dobra, a dokąd wyjedziesz? Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard. A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania inkognito. Ciekawy punkt widzenia. Dobra, posiedźmy tu jeszcze trochę. Nie chce mi się teraz nic. No, czyli to koniec dodatku Wiedźmin, krew i wino. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy. No i gra Wiedźmin 3 Dziki Gon oparta jest na twórczości Andrzeja Sapkowskiego, to wszyscy wiedzą, ale pomijmy. Właściwie to chętnie poszedłbym do domu. Wszędzie dobrze. Idź do domu. W takim razie jedźmy do mojego domu. Jedź, Potka. Zobaczymy, co tam na mnie czeka. To ten prezent od Regisa. Dajesz, dajesz, dajesz. Nie przez miasto, tylko bokiem. No. Tylko teraz tutaj. No ale to i tak, tak samo będę jechał. San Sebastian najmniej ucierpiał, bo tutaj w ogóle nie było ataku potworów. Dobra, teraz tu. Jedziemy do przodu. Tutaj się zmieszczę. Co? Gdzie? Teraz czekajcie. Tutaj. Teraz tu. No, nietypowy wyjazd z miasta koniem, ale zawsze coś. Nie czuję. Dobra, czemu tam się dymi, ale to już tego nie będę sprawdzał, czemu. Już jadę do domu. Już jest tutaj mój wspaniały wjazd na chatę.
No dużo pieniędzy w tą winnicę zainwestowałem. Parkujemy koniem. No idealnie. Schodzimy. A czemu mój bar na bazylii czeka na polu? Pewnie mi powiedział o tym. Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet... Ona? Nie raczyła się przedstawić. Raczyła? Ona? A ciekawe, kto to? Ciekawe, kto to przyjechał mi do domu. I tyle gratów przywiozła. Ja pierdzielę. Zobaczymy, kto to. Yennefer. Jak zawsze bez. No bardzo fajnie. Nie będzie smutno. Jak zawsze. Piękna. Nawet nie spytasz, czemu przyjechałam? Nie. Ani jak cię znalazłam? Przecież i tak byś odpowiedziała wymijająco. Prawda. Kiedyś mi to przeszkadzało, te twoje tajemnice. Teraz wiem, że jeśli będziesz chciała mi coś powiedzieć, to powiesz. Bez pytania. Stęskniłam się za tobą, Geralt. Jak cholera. Chodź na zewnątrz. Potrzymamy się za ręce, popatrzymy w niebo. Jak dobra, to chodźmy na pole. Trzeba jakieś obrazy powiesić. Przywiozłeś sporo książek. Przywiozłaś ze sobą sporo książek. Pracujesz nad jakimś nowym zaklęciem? Bynajmniej. To żadne grymuary, tylko zwykłe czytadła. Imię Orchidei, jednoroczny wdowiec. Zawsze myślałem, że jesteś zbyt zajęta, żeby zajmować się czymś tak niepraktycznym jak literatura piękna. Bo byłam zajęta, a teraz nie jestem. Parę tygodni temu wstałam z łóżka i zorientowałam się, że nie wiem co dalej. Nie mam żadnego planu, celu. I wiesz co? Spodobało mi się to. Wreszcie mogłam przestać myśleć o polityce i skupić się na tym, co jest ważne dla mnie. Dlatego przyjechałam tutaj. Dobra, podoba ci się podoba w Tucson? Podoba ci się w Tucson? Krajobrazy są piękne, a miasteczka urokliwe, bez dwóch zdań. Bażant? Ale? Ale to południowe słońce niezbyt współgra z moją garderobą. Krótko mówiąc, ugotować się można w tej czerni. A, może powinnaś rozważyć inne zestawy kolorów. Na przykład izabelinkowy i groszkowy. A perfumy wydestyluję z brukwi i stokrotek. Myślę, że po prostu będę się trzymać cienia, a ty będziesz przynosił mi słodzone napoje. W regularnych interwałach. Czego tylko sobie zażyczysz. Dobra, mieć dom to dziwne uczucie. Wiesz, nie wiedziałem, że to takie dziwne uczucie. Mieć dom. Muszę przyznać, że nigdy nie wyobrażałam sobie ciebie w roli właściciela nieruchomości. Sam jestem. Ja wam powiem szczerze bardzo, że ja wolę jen niż Triss, bo Triss to jest taka trochę dziwna. Jen. A Yennefer jest ładniejsza i w ogóle mówiłaś, że mądrzejsza. Wyjechać jest, ma takie chamskie odzywki. Ta winnica. Do mnie, ale no. Może być? Ale ja bardziej ją wolę. Tak, chociaż czegoś mi tu brakuje. Mianowicie? Podpowiem ci. Jest duże, białe. A, już wiem. Cztery nogi. Jednorożec. Podstawca o tym była mowa. Jednorożec. Niech będzie. Możesz go tu przywieźć.
Wiedziałam, że nie dasz się prosić. Dobra, doczekaliśmy się szczęśliwego zakończenia. Myślałaś kiedyś, że przyjdzie taki dzień? Ty i ja. Cisza, święty spokój. Ptaszki ćwierkają. Aż żałuję, że wybierałam się tu do ciebie. Jak Sójka za morze? Miałaś jakieś wątpliwości? Mam nadzieję, że nie. Bo wiesz, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Daj spokój. Nie jestem jak inne czarodziejki. Dasz jej grzędę, a ona myśli wyżej siędę. Oj, uważaj, co mówisz o konfraterkach. Bo zły to ptak, co własne gniazdo kala. Masz rację. Nie dość, że przystojny, to jeszcze mądry. Trafiłeś mi się jak ślepej kurze ziarno. No tak, zaraza. Tym razem wygrałaś. Aha. Skąd to się w ogóle wzięło? Te nasze pojedynki na przysłowia. Nie pamiętasz? Byliśmy na wernisażu w Banarta, a ty zacząłeś się wygłupiać znowu. Pomyślałam wtedy, że twoje poczucie humoru jest tragiczne i rozczulające. Nigdy się nie zmieniaj, Geralt. Proszę. Dobra, to co, pogadamy później? To co? Pogadamy później? Pewnie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Także wielka szkoda, ale poczekajcie, jeszcze sprawdzę, co mi Regis przyniósł, bo nigdzie tego nie widziałem. A Barna ma teraz, tylko teraz wszedł do domu. Nie spać! Wstawaj! Podnieś to. Mutagenerator. Jeśli chcecie, możecie sobie to poczytać. A ja wam powiem, że bardzo, ale to bardzo będzie mi przykro nie wracać do Wiedźmina. Bo na przykład ten dodatek, jak w ogóle cała gra była mistrzowska. Także dzięki za oglądanie. To jeśli chodzi o fabułę Wiedźmina, to jest koniec. Może jeszcze nie zakończę go na moim kanale, bo są jeszcze zadania poboczne. Ale jeśli chodzi o fabułę, to byłoby na tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia.